Dzisiejsza Gazeta Wyborcza, od niej chciałbym zacząć ten nasz przegląd prasy teraz w Onet Rano, pisze o historii nauczycielek, 10 z Zabrza, które mają postępowanie dyscyplinarne za to, że ubrały się swego czasu na czarno, zrobiły sobie zdjęcie i opublikowały je na Facebooku. Podobno w ten sposób doprowadziły do publicznego manifestowania poglądów w szkole. Teraz grożą im kary, nagany i zakaz wykonywania zawodu wręcz. Zarzuty wobec nauczycielek zbada dzisiaj Komisja Dyscyplinarna przy Wojewodzie Śląskim. Na ławie obwinionych, bo nie oskarżonych, taki status mają nauczycielki, zasiądzie 10 pracownic Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu. To przewinienie to jest właśnie symboliczny udział w ogólnopolskim czarnym proteście. Być może, nie, na pewno pamiętacie, bo to się obiło szerokim echem. Kobiety wyszły na ulicę w różnych częściach Polski, żeby pokazać, i to niekoniecznie kobiety, które są w kontrze do PiS-u mentalnie czy emocjonalnie, żeby pokazać, że takie gmeranie przy ustawie o aborcji im się nie podoba. Nauczycielki z Zabrza nie wyszły na ulicę, wsparły protest ubierając się na czarno, zrobiły sobie zdjęcie, pokazały je i mówią dzisiaj tak: nie jesteśmy zwolenniczkami aborcji, ale uważamy, że obecnie obowiązujące przepisy są dobre, nie ma sensu ich zmieniać. Potwierdzam, że postępowanie dyscyplinarne rzeczywiście się toczy. Zarzut jest następujący. 3 października 2016 roku w godzinach pracy na terenie szkoły nauczycielki manifestowały publicznie swoje poglądy związane z poparciem dla zorganizowanego w tym dniu protestu dotyczącego zmiany przepisów aborcyjnych. Tak mówi kuratorium i teraz czeka dziewczyny kara. Dzisiejsza Rzeczpospolita, fala debiutów na GPW. Indeksy rosną, zachęcają firmy, ale na hurra optymizm jeszcze jest za wcześnie. Natomiast pojawiają się e-kontrole. Do kolejnych przedsiębiorców może zapukać się taka kontrola właśnie. Małe i średnie firmy muszą po raz pierwszy przesyłać fiskusowi dane ewidencji VAT w nowej formie, tak żeby jeszcze bardziej ten system uszczelnić. Dziennik Gazeta Prawna, już weekendowe wydanie, pisze o historii opisywanej też wczoraj przez prasę, że owszem, coraz więcej Ukraińców w Polsce pracuje na legalu, ale pracują w takich warunkach, tak skandalicznie trudnych czasami, że wprost nawet ludzie patrzący na to, oceniający te warunki pracy, mówią, że to jest wyzysk. Niewolnicy biało-czerwonych. Jak Polacy wyzyskują dzisiaj Ukraińców? To dziennik Gazeta Prawna w wydaniu weekendowym. I tyle od nas. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co w gazetach, bo zakładam, że wszystko to, co teraz wam przeczytałem, to jest prawda. Natomiast będziemy rozmawiali o takich informacjach, które wyglądają na prawdę, ale prawdą nie są. Już za moment z naszymi gośćmi, ale wcześniej Onet24, Iwona Kutyna w piątek po 9:00. Dzień dobry. Z waszej perspektywy newsroomu, jak świat wygląda? Przez ostatnie 2 dni, a to nie było, więc dzisiaj musimy, czyli Donald Trump. Mhm. No, też o tym już dzisiaj rano mówiłeś. Jest decyzja sądu apelacyjnego. Trump się nie poddaje. Na Twitterze napisał: do zobaczenia. W sądzie tak. Chodzi o dekret imigracyjny. Sąd apelacyjny zdecydował, no, że absolutnie jest on niezgodny z prawem. Trump nie odpuszcza, chce dalej walczyć o to, aby wszedł on w życie. Przypomnijmy, ten właśnie dekret wstrzymuje na 120 dni program przyjmowania uchodźców i na 90 dni całkowitą imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Państw, które według Donalda Trumpa doprowadzają do Stanów Zjednoczonych największą liczbę potencjalnych terrorystów właśnie. Stany Zjednoczone dalej, bo zasypane drogi, lotniska, szkoły zamknięte, urzędy nie działają i tak dalej. Trochę śniegu spadło, tak jest, północno-wschodnie wybrzeże od Nowego Jorku aż po Boston, co widać właśnie na tych obrazkach. Wczoraj był ten najbardziej hardkorowy dzień. Tego śniegu spadło naprawdę dużo, zwłaszcza jak na warunki nowojorskie. 3,5 tysiąca lotów zostało odwołanych. Dzisiaj ma być troszeczkę lepiej, ten front, ten niż przesuwa się bardziej na północ. Gubernatorzy 4 stanów, Nowego Jorku, New Jersey, Massachusetts i Pensylwanii, poprosili mieszkańców i ostrzegli, żeby nigdzie z domów, jeżeli nie muszą, nie wychodzili, samochody zostawili, no bo oczywiście jest ślisko i tak naprawdę ciężko się jest przemieszczać. Do Europy teraz przenosimy się. Berlinale, wczoraj oficjalnie 67. Międzynarodowy Festiwal Filmowy się rozpoczął. Polskich akcentów nie brakuje. O te najważniejsze niedźwiedzie złote i srebrne powalczy film Pokot Agnieszki Holland. Do 19 lutego festiwal potrwa, 400 filmów w różnych kategoriach. No i chociażby w kategorii filmów krótkometrażowych polsko-niemiecka koprodukcja Nis Holocaust Michaliny Musielak. W konkursie filmów dla młodzieży Kuba czeka jest filmem Królewicz Olch. Przewodniczącym jury festiwalu jest Paul Verhoeven. To ten od Nagiego Instynktu czy Pamięci Absolutnej chociażby.
Trzymamy kino, kciuki za Agnieszkę Holland. Serdecznie polecamy tak i jest. Jesteśmy też umówieni z panią Agnieszką. Myślę, że jeszcze może do połowy lutego albo przed końcem lutego spotkamy się w Onet Rano. No to może będzie czego gratulować. I przy okazji zapraszamy, ja wiem, że daleko od Berlina do Oscarów mimo wszystko, powiedzmy odległościowo też, ale szykujemy wydanie specjalne na wieczór, na poranek po Oscarach. Tak. A, tak jest. No i na koniec nowy banknot, o którym się już mówiło, nominał 500 zł, czyli największy nominał i największy gabarytowo jest to banknot. On od dzisiaj wkracza do obiegu. Pytanie, kto będzie z takiego korzystał, poza myślimy jakimiś dużymi firmami, instytucjami, taką 500. Pani sklep się wystraszy, nie będzie miała wydać. A jakby nie tam wiem. Dopisać plus, to już inaczej by to wyglądało, prawda? A widzisz. Jeden banknot załatwia sprawę. No. W każdym razie wizerunek Jana III Sobieskiego, jak widać, bardzo wysoki poziom technologiczny, zabezpieczenia, których żaden inny nie posiada. Tak jak powiedziałam, też formatowo największy ze wszystkich dostępnych, więc może warto do bankomatu się wybrać. Nie wiem, czy już są bankomaty dostępne dzisiaj, ale do banku i na przykład taki na pamiątkę sobie zakupić. I znowu nowy portfel trzeba, bo większy, nie? Bardzo dziękuję. Dzięki, polecam. Iwona Kutyna, Onet24 i na Facebooku, i na stronie głównej Onetu. W każdej chwili możecie zobaczyć, jak wygląda świat. Co do pogody, pogoda dzisiaj tu w Warszawie i w każdym właściwie miejscu jest bardzo słoneczna, nie ma ani jednej chmury. Natomiast mróz trzyma niezły. Minus 5 w Warszawie, minus 5 w Lublinie, minus 5 w Rzeszowie, podobnie w Suwałkach, w Białymstoku, nawet chłodniej, bo minus 6 stopni. W Poznaniu minus 1, w Zakopanem około 0, w Katowicach mniej więcej 0, we Wrocławiu też w okolicach 0 właśnie. I uwaga, bo tutaj na Dolnym Śląsku i na Śląsku Górnym może pojawić się przelotny śnieg albo czasem zamarzający deszcz. Uważajcie na siebie, bo drogi mogą być w te piątkowe popołudnie śliskie. Onet 100 serdecznie się poleca i też bardzo dziękujemy za to, że i w Onet Rano i później po programie także towarzyszycie nam, podglądacie nasz świat opowiadany w 100 sekund i jednocześnie sugerujecie, co powinno się dzisiaj u nas rano w programie pojawić. Dalej jak wczoraj, nawet patrząc na zegar, to kilkadziesiąt godzin temu, Wikipedia powiedziała, że przestaje uznawać linki z Daily Mail, bo to są dla nich linki niewiarygodne. A chcieliśmy w piątek porozmawiać sobie z naszymi gośćmi właśnie o tym, czym jest wojna z fake news, czym są takie wrzutki dziennikarskie, jak dzisiaj odróżnić prawdę od fałszu, przeglądając sobie gazety, scrollując swojego Facebooka albo przeglądając wszystkie możliwe portale informacyjne. Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Stanisław Skarżyński, OKO.press. Jan Cieński, Polityko. Dzień dobry. Witam serdecznie. I profesor Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry, to łatwe zadanie, panie profesorze, czy nie dzisiaj odróżnić prawdę od fałszu? No, myślę, że bardzo trudne. Dlatego, że jesteśmy niegotowi na taki zalew fałszu, czy taki zalew prawdy? Jest zalew informacji w ogóle. Jest tak ogromna ilość, że chyba już nie ogarniamy tego wszystkiego, używając słownictwa młodzieżowego. A jednocześnie trzeba młodziaków nauczyć, żeby to zrobili, prawda? No z tym jest też problem. Ja myślę, że przy tej masie studentów, której mamy, to nie jest to najłatwiejsze zadanie. Trzeba zmniejszyć liczbę. Jednak, okej. Jak ty sobie z tym radzisz, Dominika, żeby mimo wszystko zawierzyć w 100% danej informacji?
Przede wszystkim patrzę, z jakiego źródła pochodzi, czy jest precyzyjnie podany adres danej informacji. Mam oczywiście zaufane gazety, portale, porównuję informacje z różnych mediów i sprawdzam, jak dokładnie ta informacja wygląda. Ja zresztą mam wrażenie, że większy problem niż od takiego całkowicie fałszywego newsa jest tak zwany news półprawda, to znaczy albo zdanie wyrwane z kontekstu, albo pewne wydarzenie wyrwane z kontekstu, albo zdjęcie, które ma coś ilustrować, ale tak naprawdę też jest wyrwane z kontekstu i wokół tego buduje się całą opowieść, która powiedzmy nie w 100%, ale w 3/4 jest fałszywa i wtedy bardzo trudno jest z tym walczyć i przykładów takich sytuacji jest bardzo wiele, bo tak naprawdę wydaje mi się, że jednym z kluczowych wyzwań edukacji młodych ludzi, ale nie mam na myśli studentów nawet, tylko gimnazjalistów jeszcze póki co i licealistów, to znaczy nauczenia ich krytycznego odbioru mediów. To znaczy, że nie wystarczy przeczytać sam początek tekstu czy tytuł, tylko trzeba przeczytać cały tekst, żeby zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło, ponieważ sam tytuł czy lit może być w tym sensie mylący. Jeżeli my młodych ludzi tego nie nauczymy, to tak zwane fake newsy właściwie nas zdominują. To jest problem każdego społeczeństwa dzisiaj, panie Janie? Tak, i też mi się wydaje, że jest technologiczny problem, który teraz istnieje, że dużo ludzi nie czyta gazet, że nie siedzą rano z papierowymi czy nawet z internetowymi gazetami, tylko że mają swoje własne życie i że rzucają sobie informacje przez Facebook, Twitter i różne inne rzeczy, które w ogóle nie są sprawdzone. Znaczy, ktoś widzi coś ciekawego skądeś i to rozsyła i po znajomych i to wtedy się błyskawicznie rozchodzi. Nikt nie sprawdza, czy jest rzetelne, czy nie, tylko po prostu się coś ciekawego pojawiło i często to też ideologicznie pasuje do twojego światopoglądu. Znaczy, że jesteś konserwatysta, uważasz, że Trump jest wspaniały, znaczy, że wszystkie rzeczy, które są przeciwko Hillary czy przeciwko demokratom, to rozpowszechniasz, bo to po prostu popiera twój punkt widzenia i tak na odwrót. Ale mi się wydaje, że to też nie jest nowy problem, że prasa, jak się patrzy na gazety 100 lat temu, były ideologiczne, znaczy były prawicowe, lewicowe, chadeckie, inne i wiadomości były też kierowane do swojej publiczności na ten światopogląd, też mnóstwo kłamstw. Znaczy, to nie jest nowy problem, który się nagle pojawił. Ale skala jest inna, czy nie? Z uwagi na technologię właśnie. Jest szybsze niż dawniej, ale to, że powiedzmy wojna hiszpańsko-amerykańska więc niż 100 lat temu była w jakimś sensie też spowodowana przez fałszywe wiadomości prasowe. Znaczy, że to nie jest coś, co nagle zaistniało kilka lat temu. Łatwo jest dzisiaj prostować fake newsy? Mówić politykom sprawdzam albo sytuacjom sprawdzam? Najczęściej tak. To znaczy jakby poziom kłamstw jest żenująco niski, bo gdyby to były złożone intrygi i jakieś wielowarstwowe naciągnięcia, prawda, kwestia interpretacji, takim klasycznym politycznym sporem jest, prawda, obrona Sokratesa, nie? Tam mamy do czynienia z jakimś kłamstwem albo prawdą, które próbujemy w tym publicznym procesie ustalić, nie? A dzisiaj mamy tak, że po prostu trzeba wziąć kalendarz, sprawdzić, co było po czym, co było kiedy i najczęściej intuicja się potwierdza. No tylko wymaga to od cholery czasu i dało początek całej nowej gałęzi dziennikarstwa właściwie, tej fact-checkingowej. Fact-checkingowej. Natomiast właśnie a propos czego zmierzasz i co powiedziałeś, czas, bo dzisiaj patrząc choćby na amerykańskie wybory, produkcja fake newsów była tak duża, że nie było czasu na sprawdzenie, prawda? Choćbyś nie wiem, jak dużą rzeszę ludzi zatrudnił, nie było czasu, żeby to wyprostować. No, na czas. Nie da się. Tak, to prawda. To nie da się, a poza tym też częścią tego współczesnego pejzażu politycznego jest to, że politycy w dużej części nie są tym zainteresowani, ponieważ częścią partii politycznej jest jej aparat propagandy, szczególnie w wypadku tych partii populistycznych. I produkcja tych informacji nie odbywa się na użytek jakiejś ogólnej opinii publicznej, tylko na użytek grupy docelowej, która czyta nasze media, w których nie pojawia się sprostowanie informacji fałszywej, tak? Nie jest w naszym interesie jej prostować po prostu. Nie jest w ich interesie jej uprostować, więc nie wiem, no to co jest teraz w mediach publicznych, czy to co produkuje w sieci, w polityce, te wszystkie tygodniki, cała ta
machina przyklejona do PiS-u, to nie służy produkcji prawdziwych informacji, tylko powielaniu narracji zadanej. No. Mm-hmm. Fake news to jest zadanie dla uczelni dzisiaj też, czy nie? Dziennikarskie. Myślę, że też. Mm-hmm. Tak jak nowe media są potrzebne. Media tradycyjne umierają. Tylko, widać. Że to jest tak, że czy wy, myślę o wykładowcach, nadążacie za tymi zmieniającymi się czasami, czy to młodzież jest trochę przed wykładowcami dzisiaj, jak to jest? Ma pan rację. Oni często są przed wykładowcami. Niemniej te wątki historyczne, które poruszył pan Cieński, są przecież też aktualne. To nie jest tak, że informacje fałszywe w mediach pojawiły się raptem teraz dzięki nowym środkom przekazu. To już prasa Pulitzera i Hirstatu. Przywołany został przykład wojny amerykańsko-hiszpańskiej. To fałszywe wiadomości prasy Hirsta wywołały właściwie tę wojnę. Mm-hmm. A to, że pojawia się tutaj przykład najbardziej ksenofobicznej gazety Daily Mail, mówię o brytyjskiej gazecie, to też jest charakterystyczne. Ta gazeta zawsze uprawiała tego typu dziennikarstwo. Ta wczorajsza decyzja Wikipedii jest trochę symboliczna, dlatego że wszyscy mówią o tym, że coś trzeba z tym zrobić i że ta wojna się jakoś tam, czy walka z fake newsami za rozkręca, a oni po prostu podjęli taką decyzję. Proszą teraz ludzi, żeby zamienić linki daily mailowe na inne i no jest to jakiś ich krok w walce z czymś takim. To jest droga dobra, Dominika? Na pewno trzeba szukać jakiś dróg i to jest jedna z tych dróg, ale wydaje mi się, że ciekawą propozycją jest oznaczanie takich informacji kompletnie fałszywych w mediach społecznościowych. To znaczy, że jakby ogólnie to by wymagało oczywiście od administratora dużego wysiłku, ale problem polega na tym, że trolle rzeczywiście produkują coś, co jest bardzo takie homogeniczne w kształcie, także pozostali albo ochotnicy, albo też płatni po prostu wklejają coś i to funkcjonuje w sieci. Z góry przepraszam, ale zawsze to jest, że człowiek najlepiej to widzi na swoim przykładzie. Znaczy w przypadku publicystów, takich jak ja, no to moi przeciwnicy, nazwijmy to elegancko, robią coś takiego, że zamieszczają zdjęcie moje, a obok jest cytat, który jest kompletnie zmyślony. Zazwyczaj on jest obraźliwy, na przykład, że wyborcy PiS-u są jacyś tam straszni, nawet nie będę mówić, co tam było w tym cytacie. Opowiadam jakby historię prawdziwą. Oczywiście nie ma podanego źródła tego cytatu, bo ja oczywiście nigdy czegoś takiego nie wypowiedziałam, ale od kilku miesięcy widzę, że na Twitterze i na Facebooku cały czas pojawia się ktoś następny, kto to wkleja. Po prostu tak, wiesz, kopiuj, wklej. I moja walka z tym, znaczy wydaje się jakąś walką z wiatrakami, tak? Znaczy to jest po prostu zwyczajne kłamstwo. Ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałam, a mimo wszystko to w sieci cały czas krąży i nie ma siły. Po prostu część odbiorców uzna, że ja jestem jakąś oszalałą z nienawiści osobą do tych wyborców PiS. No, nie jestem. I zastanawiam się teraz, czy jeżeli będzie wprowadzony ten mechanizm w mediach społecznościowych, że coś o określonym kształcie, bo to jest po prostu, tam nie ma żadnych niuansów, to jest cały czas to samo, ten sam obrazek, jednak z góry będzie rozpoznany już jako fałszywe, tak, na zasadzie zgłoszenia, żeby zahamować tę falę. No myślę, że po prostu musimy wymyślać takie rzeczy, bo inaczej zostaniemy przykryci przez fałszywe informacje. To jest trochę tak, że technologia pomaga to napędzać i jednocześnie technologia może nas uratować w tym wszystkim, czy nie, panowie, jak myślicie? To jest ogromna ilość pracy. My w naszej redakcji mamy kogoś, który śledzi te komentarze, które się pojawiają. Zwykle ja rzadziej piszę o Polsce, bo nie mam czasu, ale jak piszę o Polsce, to jest, mam całą armię troli, która się od razu pojawia i tam różne obraźliwe rzeczy, prawda, o mojej przeszłości piszą i inne rzeczy. I też są linki do innych wiadomości, które się pojawiają i wtedy ktoś musi to kontrolować, sprawdzać, czy to jest prawda, czy nie, czy mamy jakoś na to reagować. I to jest jakiś koszt też, jest, że ktoś musi płacić, żeby to wszystko robić. I to, żeby kontrolować, to są ogromne wysiłki. I dlatego te firmy internetowe, Twitter i Facebook, troszeczkę w to wchodzą, ale żeby naprawdę kontrolować i to wtedy musi być na całym świecie, znaczy żeby musieli kontrolować i wiadomości w Stanach, i w Polsce, i w różnych innych krajach. Skala tego jest po prostu ogromna. Skala tego ich trochę przerosła. Myślę, że oni nie sądzili, że to tak będzie wyglądało i dzisiaj nawet zmiana kodu też nie wystarczy, że tak naprawdę komputer tego nie wyłapie, że tutaj jest ogromna praca choćby takich przestrzeni internetowych jak Okopress, prawda? No jest, tylko to jest, problem polega na tym, że my jakby zakładając Okopress zdecydowaliśmy się, że będziemy weryfikować tylko wypowiedzi polityków.
w zasadzie czynnych polityków, bo po prostu nie jesteśmy, znaczy mamy taką rubrykę. No tak, no nie jesteście od prostowania świata. Media niezłomne, prawda, czy Kronika Dobrej Zmiany, w których jakoś staramy się opisywać rzeczy, które gdzieś wymykają się tej takiej sztywnej analizie, a jednocześnie jakoś tworzą pejzaż polityczny dzisiejszej Polski. Ale wiesz, no, jakby ilość pracy, którą trzeba włożyć w taki tekst, żeby on był porządnie udokumentowany, żeby był dobrze sprawdzony, jest dużo, dużo większa niż czas potrzebny na wypowiedzenie jednego głupiego zdania, bo to zajmuje tyle czasu, ile właśnie jedno głupie zdanie. No i... A jednocześnie a propos głupich zdań, chociaż nie tylko takie mu się zdarzają, ale ten najnowszy wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych, od którego to prezydenta trochę się te fake newsy zaczęły i historia się tak rozkręca, on zaczyna już, mam takie poczucie, że już włączył tego caps locka w nocy, bo już przestaje być słyszany chyba normalnie, więc mówi do sędziów, spotkamy się w sądzie, to już musi być napisane na caps locku, bo wtedy to będzie miało jeszcze mocniejszy zasięg. To on dzisiaj nadaje ton trochę temu wszystkiemu, panie Janie? Tak, i tutaj jest też ciekawy wątek i to się mi się wydaje, że się najpierw pojawiło w Stanach, ale to i też w Polsce i w innych krajach istnieje, że była reakcja już dobrych kilka lat temu mediów bardziej, powiedzmy, prawicowych, że podważali wiarygodność teoretycznie neutralnych mediów. W Stanach to był New York Times i Washington Post, że to są lamestream media, że to są po prostu media, które kłamią, są bardzo lewicowe i nie trzeba wierzyć. I w Polsce to samo się działo, że Gazeta Wyborcza kłamie, że ktoś, że Soros im płaci że to jest po prostu niewiarygodna gazeta. Teraz bardziej normalni konserwatyści w Stanach się obudzili i zobaczyli, że oni po prostu rozwalili wiarę społeczeństwa, że mogą być prawdziwe i neutralne wiadomości. I widzą, że do czego to doprowadziło, ale teraz nie bardzo wiedzą, jak to odkręcić. I nawet był felieton takiego prawicowego człowieka w New York Times, który sam uznał, że on bardzo zaszkodził debacie publicznej, bo teraz zrobił, że prawicowi odbiorcy uważają, że nie ma neutralnej prasy, że wszyscy kłamią i że po prostu albo się w ogóle wyłączają, albo siedzą w swoim małym świecie, gdzie słuchają tylko wiadomości, które popierają ich światopogląd i nie uważają, że mogą być neutralne że może być neutralny i prawdziwy przekaz tego, co się dzieje. Choć jednocześnie patrząc na profil twitterowy prezydenta Stanów Zjednoczonych, on zastąpił sobie media, prawda? On ich nie potrzebuje do tego, żeby nieść swoją wiadomość. Tak. To jest zjawisko w ogóle ostatnich lat dość powszechne, że politycy w zasadzie już nie potrzebują tych mediów, które kiedyś odgrywały wielką rolę. Tylko, że to jest taki, bo jak idziesz do mediów, to no, jest jakaś szansa, że ktoś ci zada pytanie. Czasem mniej, czasem bardziej, znaczy mniej wygodne, czasem bardziej neutralne. Natomiast tutaj to jest komunikat w jedną stronę. Ja nadaję, a ty odbierasz i nie ma tutaj momentu na weryfikację, prawda? Ale też audytorium jest olbrzymie. Dzisiaj gazeta ma kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy, a na Twitterze obserwuje nas kilka milionów. Więc w skali amerykańskiej te swoje kłamstwa. Ale to ma jakiś finał? To ma, jest gdzieś kres tego, czy nie? Na razie nie widzę. Dominika? Ja myślę, że jeśli chodzi o taki zwyczaj polityków, że oni chcą się porozumiewać ze społeczeństwem ponad mediami, bo uważają media za coś złego, to nie jest taka wielka nowość. Znaczy, jeśli chodzi o polskich polityków, to takie wątki czy takie przekonanie pojawiało się w latach 90. Takim sztandarowym przykładem był Waldemar Pawlak, który powtarzał, lider PSL-u, że dziennikarze w ogóle nie mają o niczym zielonego pojęcia. On się zwraca bezpośrednio do społeczeństwa. I na krótką metę oczywiście ta strategia działa, ale zazwyczaj na krótką metę. Dzisiaj myślę, że to zjawisko oczywiście jest bardziej powszechne, ze względu na media społecznościowe, ale tak naprawdę trochę walka się też toczy o to, kto narzuci jakiś temat i kto potrafi zbudować wokół tego tematu jakąś ciekawą opowieść, która wciągnie ludzi i zmusi ich do zastanowienia albo w pewnym sensie omota ich w taki sposób, że uwierzą w jakąś historię. I w dużej mierze jednak to jest wynik pewnej determinacji i wielkiej machiny, zarówno jeśli chodzi, znaczy jeżeli pewna strona polityczna jest bardzo zdeterminowana i bardzo do przodu, a druga jest troszeczkę rozleniwiona, to widać, że w sieci natychmiast ta pierwsza strona zyskuje przewagę nie tylko dzięki temu, że zatrudnia jakieś
zastępy ludzi, którzy pracują w mediach, komentują za pieniądze i tak dalej, ale dlatego, że wciąga też swoich zwolenników w tę zabawę. A to jest właśnie rzeczywiście tak, bo jak się popatrzy na polskie social media, to ma się takie wrażenie, że prawa strona jest z nich silniejsza, jej przekaz się bardziej niesie. Czy to jest złudne? To nie. I mi się wydaje, że to jest widać w Polsce, ale to jest w innych krajach tak samo. Jak ale się to dlatego, że odbiorcy są bardziej karni, więc są w stanie tą kulę śnieżną utoczyć większą? Ja, i to jest trudne do powiedzenia. Czy powiedzmy w Wielkiej Brytanii ci pro-brexitowcy, czy w Stanach Zjednoczonych ci, którzy zwalczali Hillary Clinton i uważali, że Trump to jest w ogóle wspaniały człowiek i nadaje się na prezydenta. I w Polsce te podobny fenomen. I może to jest, że po prostu, że ludzie z tej strony debaty politycznej uważają, że są wykluczeni przez normalne media i dlatego tak silnie to zwalczają. Myślę, że coś w tym jest, że to są ludzie, ci wyborcy Trumpa i Brexitu i tak dalej, to są ludzie, którzy uważają, że świat jak istnieje, jakoś ich nie docenia i dlatego oni tak się włączają agresywnie. A ludzie, którzy mają tak może bardziej umiarkowany światopogląd, mają inne rzeczy do robienia i nie siedzą w tych mediach i to jakoś nie... Ale widać, że to się może zmienić, bo co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Polsce to się nie stało, ale w Stanach Zjednoczonych demokraci, bardziej lewicowi ludzie się z furią włączają teraz do debaty publicznej przeciwko Trumpowi. Czyli obudzili się ci, którzy do tej pory nie zabierali głosu w debacie, tak? No to troszeczkę u nas widać, choć pewnie rzeczywiście na inną skalę, bo też problem, o którym rozmawiamy, to nie jest tylko problem nas dziennikarzy czy odbiorców mediów, ale tak naprawdę z uwagi na tą machinę, na jej siłę, my jesteśmy w stanie sterować wynikiem wyborów, prawda? Więc to jest ten moment, w którym ta czerwona lampka powinna palić się ostrzej. Ale to nie jest tylko wynik wyborów. To znaczy ta machina medialna służy do sterowania jakby całym społeczeństwem. Wiesz, masz sprawę uchodźców, prawda? To jest chyba jedno z największych takich socjotechnicznych osiągnięć, że w momencie, kiedy to się zaczynało, w zasadzie większość Polaków była za tym, żeby przyjąć tych uchodźców w takiej innej formie, ale jednak. Teraz, prawda, po roku takiej ostrej kampanii nienawiści, mieszaniu terroryzmu z uchodźstwem, co jedno do drugiego ma się nijak, kompletnie. To jest bzdura i bullshit na kółkach. To oni nadal, to działa i to wychodzi w badaniach, że po prostu używając strachu, i to jest pewnie to pojęcie, które gdzieś tutaj od dawna jest największym motorem tych fake newsów, to znaczy one zatrudniają emocje, tak? Nie zatrudniają rozumu, bo rzetelna analiza zatrudnia rozum, to jest można się z nią zgadzać, nie zgadzać, natomiast fake news ma te zalety, że zatrudnia emocje, umożliwia szybkie podzielenie się nim, jest krótki, łatwy, taki chipsy informacyjne, więc to idzie po prostu, to się klika, prawda, i rozchodzi się błyskawicznie i trafia w ten sam problem, w który trafiało od zawsze. To znaczy, tak jak, nie wiem, była ucieczka od wolności Froma, czy ludzie zbędni wobec przemocy, tak, w służbie przemocy Czarnowskiego, to tutaj to trafia w to samo, że jest jakaś grupa ludzi sfrustrowanych, którzy są gotowi... Zjeść te chipsy i być zadowoleni, tak? Tak, zjeść te chipsy, bo trochę nic innego nie mają. I to wpada w ten problem, o którym tutaj panowie mówili, że jest taka teoria, że lewica ma życie, a prawica ma Twittera, prawda? Trochę tak, no. I w radykalniejszej wersji lewica ma życie seksualne, prawica ma Twittera. Ale to jest tak naprawdę powtórzenie problemów z Froma i Czarnowskiego, że ci ludzie gdzieś muszą kanalizować tę swoją frustrację i kanalizują ją właśnie w ten sposób. Bo dzisiaj łatwe jest uczenie studentów, przyszłych dziennikarzy kontekstu i tego, że on jest jednak mimo wszystko najważniejszy, tego, żeby to, o czym mówiła Dominika, ja jak pytam swoich, to oni mówią, skąd czerpią wiedzę o świecie, no patrzę, co mi Facebook wyrzuci. Czyli już komputer decyduje, co im ten Facebook wyrzuca, bo nie wyrzuca im wszystkiego. Ale w ogóle prawie nie ma w 40-osobowej grupie ludzi, którzy doskrolowali się, doszli do końca depeszy. No więc to jest ten problem, że oni mało czytają. Ja wiem, że dzisiaj życie przenosi się do internetu. Ale w internecie też można poczytać więcej. Owszem, właśnie. Widzę ludzi z Kindlem, ale to jest rzadki stosunkowo obrazek. No bo nie przymusicie ich. Jest jakiś sposób na to, żeby ich nauczyć widzenia głębiej, szerzej? No jest problem w ogóle z zadawaniem lektur. Zadanie do przeczytania większej liczby stron to jest jęk zawodu po drugiej stronie. Dlatego oczywiście
Głównym źródłem jest Wikipedia dzisiaj, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy. Nie ma już sięgania do wielu książek. Nie no, Wikipedia to jeszcze nie byłoby się tak źle, prawda, powiedział, że polega zależy na jaka tym, wersja. Że... No zależy jaka wersja, ale powiedzmy, można i trafić w Wikipedii dość rozbudowane hasła, przynajmniej które coś daje do myślenia. Natomiast problem polega na tym, że tutaj mamy opieranie się tylko na kadrze zdjęcia i na jednym zdaniu wyrwanym z kontekstu. I wtedy to już jest katastrofa, bo to właściwie no jakby kompletnie demoluje krytycyzm czy jakieś myślenie przy odbiorze jakiejkolwiek informacji. Naprawdę, ja uważam, że dzisiaj musi nastąpić rewolucja edukacji uprzedzająca to, co się zdarzy za jakiś czas. To znaczy, jeżeli my nie nauczymy młodych ludzi chwili koncentracji na czytaniu jednego tekstu, z czym być może wielu z nas także ma problem, jeżeli nie nauczymy ich krytycznego podejścia do mediów, czyli włożenia im do głowy jednej rzeczy, życie jest jakie jest, to znaczy media się ścigają, podają szybko bardzo informacje, ponieważ na tym polega jakby ich istota, ale my jako odbiorcy musimy pamiętać, że musimy odczekać jeden dzień, bo może się okazać, że w ciągu 24 godzin obraz sytuacji się zmieni, że tak naprawdę ta pierwsza informacja, która wydawała się prawdziwa, ona zostanie zweryfikowana, że jeżeli ludzi tego nie nauczymy, to tak naprawdę polegniemy, to znaczy będziemy mieli społeczeństwo, z którym będzie bardzo łatwo manipulować. Oczywiście już teraz ta manipulacja jest możliwa, tylko zawsze pytanie jest o skalę tej manipulacji, o siłę zjawiska. Ja mówię o tym, że to jest dlatego, że jeżeli tuż przed wyborami wydarza się jakaś rzecz dramatyczna, to ona ewidentnie ma wpływ na wybory ludzi następnego dnia. Czy to będzie zamach tuż w Londynie, czy w Hiszpanii tuż przed wyborami, czy to jakieś inne dramatyczne wydarzenie, które może jakoś wpłynąć na preferencje, to oczywiście się dzieje. Natomiast cały czas musimy sobie zadawać pytanie o skalę tego zjawiska i na ile potrafimy, i myślę, że to jednak jest zadanie dla elit, opowiedzieć ludziom taką historię i objaśnić im świat za pomocą jednak bardzo prostych przekazów, bo z tym elity też mają problem i mają też problem z ignorowaniem myślenia ludzi i lęków ludzi. To znaczy mają problem z objaśnieniem ludzi, dlaczego dane lęki są nieprawdziwe, albo dlaczego tak naprawdę kierowanie się nimi jest wejściem na jakąś złą drogę. Dlatego, że żyjemy w zupełnie nowych czasach, kiedy poprawność polityczna została zakwestionowana. Także przez internet. Znaczy nie ma tak, że media rozsądne czy ludzie myślący filtrują jakieś informacje, bo nie chcą podsycać nienawiści. Tak już nie jest, dlatego że ta nienawiść wyleje się w internecie. I teraz pytanie, jak elity będą sobie mogły z tym poradzić, z tym brakiem poprawności politycznej. Ja uważam, że na to pytanie jeszcze żeśmy sobie nie odpowiedzieli. Ten problem z brakiem umiejętności szukania kontekstu albo zatrzymania się przy jakimś tekście, to jest globalna sprawa, czy nie? Tak, i to jest wyzwanie dla nas, dziennikarzy też, bo my mamy narzędzie, które ja mogę śledzić i jaki procent daleko ludzi, jak głęboko wchodzą. I my tracimy już 10 czy 15% czytelników dokańcza dany artykuł. I ja nie bardzo wiem, jak się z tym zwalcza. Ludzie odeszli od Politico w Stanach i stworzyli nową firmę, która się Axios nazywa, już działa od kilku tygodni. I oni przeszli na taki format, że dla nich długi tekst to jest 300 słów. I to jest już cały od początku do końca, bo oni uznali, że ludzie po prostu, a cała naprawdę zasadnicza treść to się mieści w 200-300 słów. Znaczy, że i to jest cały już gotowy tekst. Więc już nie ma co rozszerzać, bo oni wiedzą, że ludzie po prostu, dziennikarze pracują cały tygodniami nad długim tekstem, redaktorzy i tak dalej, a nikt tego w ogóle nie czyta. Ludzie czytają wstęp, kilka pierwszych zdań i z tego się formuje opinia. Znaczy, że to też musimy inaczej też przekazywać te informacje, że zamiast długie wstępy, coś takiego, a sedno treści gdzieś jest tam kilkaset słów niżej i nikt do tego nie dochodzi, to trzeba od razu mieć ten przekaz na początku i z tego już wyjść i koniec, bo ludzie dalej w ogóle przestają czytać. Sporo pracy przed nami, co? Ja bym chciał jeszcze stanąć w obronie młodzieży, bo tak czekałem, aż głos dojdzie do mnie. Otóż ja mam z nimi więcej kontaktu niż kiedyś, kiedy jeszcze trochę narzekałem na młodzież albo sam byłem młodzieżą.
I oni fantastycznie filtrują informacje. To znaczy, to jest poziom, który jest poza wyobraźnią starszaków. Mhm. Tak, starszaków tych. Mhm. Ja to jeszcze jestem taki, nie, pokolenie stanu wojennego, taki starszo-średni, ale wyuczalny. I oni mi pokazują tempo używania tych wszystkich BuzzFeedów, Snapchatów i tak dalej. Ilość polityki, która się przez to przewija. Gdybyście wiedzieli, ile polityki przewija się przez Snapchata i Instagram, to jest niewiarygodne. Oni nie muszą mieć wcale Twittera, nie muszą być w to zaangażowani. Fantastycznie filtrują informacje, błyskawicznie docierają do specjalistów i robią to w trzech kliknięciach, w ogóle nie musząc dochodzić do końca artykułu. A kto jest ich specjalistą? Co jest najgorsze? Ale czy oni wiedzą, czy to dochodzą, czy to są, ale czy to są wiarygodne informacje, które tak, oni tak, prostu... oni są świetni w to. I w ogóle nie chcą czytać tych książek, bo tyle razy już te stare książki opracowywano, że jeżeli one są do czegoś komuś potrzebne, to jest dobre skrócone opracowanie. I przecież wiemy, że wszyscy politycy na świecie nie czytają książek, tylko ktoś dla nich robi, prawda, porządne rezume, które się mieści na dwóch stronach, a całym problemem amerykańskiego rynku księgarskiego, szczególnie tego zajmującego się polityką i nauką, jest to, że z jednego niezłego pomysłu robi się gigantyczną książkę, która, prawda, najpierw jest cykl wykładów, potem jest artykuł, potem jest gigantyczna książka, której w zasadzie nie warto czytać do końca, nie? Bo cała to jest wszystko dokumentacja jednej tezy. Więc oni są cwańsi niż nasze wyobrażenia. Ale bo jak mówisz o Snapchacie i Instagramie, to w ogóle tam tekst prawie nie gra roli. Tam tekst nie gra roli. Oni sobie wrzucają zdjęcie ważnego kawałka, ważnego zdania z gazety, fragmentu nagrania polityka, czasami już zmiksowanego. Mm-hmm. To jest zupełnie z własnym komentarzem, nagranym głosem do tego, co mówi, prawda? Jest Trump, jest oddalenie, przejście na drugą kamerę, na twarz. Patrzcie, co mówi ten dureń, nie? Bam! Koniec. To wskakuje na... I to zajmuje 12 sekund, nie? No, nie ma. I to działa. To znaczy, to jest... I ja nie umiem... I oni przede wszystkim opierają się na swojej wierze w profesjonalistów. To znaczy media muszą budować, jedyne co muszą budować, to wiarygodność i wtedy przyciągną te widownie. To ładna puenta. Amen, chciałoby się powiedzieć. Profesor Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, Jan Cieński, Polityko i Stanisław Skarżyński, OKO.press. Za cały tydzień w imieniu całego zespołu dziękujemy i do poniedziałku do 7:55.